Dzięki wszystkim też za uczestnictwo i za to, że możemy dzisiaj tutaj właśnie poprowadzić tą debatę. My mamy taki pomysł na tą debatę, żeby ona była bardzo inkluzywna, żebyście mogli też zadawać pytania i jeśli jakieś tematy Was bardzo intrygują, to też w trakcie dawajcie znać, żebyśmy mogli w miarę na bieżąco je poruszać. My przygotowaliśmy kilka takich punktów początkowych i takich talking pointsów, żeby mieć pewien koncept na tą całą dyskusję, natomiast no, celem jest to, żebyście wy jako uczestnicy też się maksymalnie dużo dowiedzieli i my żebyśmy mogli przekazać no, tą naszą wiedzę możliwie jak najbardziej efektywnie. Celem jest, żebyście nas zaginali, żeby bilety na InfoShare poszły. Tak. Ale może też nie przesadźcie, bo tutaj siedzą nasi najnowsi inwestorzy, więc wiecie, tak by... O kurde, czy to oficjalne? Tak, to właśnie może na początek przedstawię ja jako powiedzmy moderator dzisiejszej dyskusji. Reprezentuję co prawda B-Value, ale jako B-Value to też jest Maciek Balcewicz, założyciel i managing partner. Po mojej lewej stronie jest także Paweł Szan, współzałożyciel Wellbe i po prawej stronie od Maćka jest także Darek Milewski, jego drugi co-founder. Więc no pierwszy punkt, który tak myślę, że warto tutaj poruszyć, no to jest po części też dotykający tak, bo to, co nasz poprzedni panelista mówił. Jak szukać, z kim rozmawiać i co charakteryzuje dobry fundusz, czyli de facto perspektywa zarówno spółki w procesie fundraisingu, jak decyduje, z kim chce rozmawiać, dlaczego podejmuje się rozmowy z danym funduszem i czego szuka u funduszy, a później też możemy z perspektywy właśnie funduszu, jak wygląda pozycjonowanie się na rynku. Jasne, więc ja z miłą chęcią zacznę. Czy wydaje mi się, że jednak większość tych deali, duża część tak naprawdę idzie z jakiegoś oryginalnego networku, tak? Czyli jednak takie spotkania jak to i ogólnie takie wychodzenie już bardzo wcześnie, budowanie tych relacji jest bardzo, bardzo ważne. Ten nasz deal chociażby jest też takim tego przykładem, ale też właściwie wszystkie nasze rundy finansowania były jakoś z networku. I no on się oczywiście rozbudowuje, więc bardzo często no, warto rozmawiać z funduszami mniej lub bardziej formalnie, nawet kiedy jesteśmy jeszcze pod pewien fundusz za mali. No i później już wybierając ten fundusz, na pewno warto złapać taki flow. No bo fundusze mają różne tezy inwestycyjne, tak? Niektóre bardzo lubią takie skalowanie bez trzymanki na przykład, tak? Niektóre bardzo mocno patrzą na tech i oni chcą, żeby ten pitch tech był tylko i wyłącznie de facto roadmapą produktową. Niektórzy preferują jakiś bardziej zrównoważony rozwój i musimy poszukać funduszu, który de facto ma taką tezę, ma mniej więcej później taki network następnych funduszy, żeby właśnie nas efektywnie wesprzeć. No i to, co jest najlepsze pewnie w funduszu i te, takie niepodważalne, no to na koniec dnia warto spojrzeć na show me the money, tak? Czyli wasze exity, kto później może zainwestować w waszą spółkę, tak? Czyli jak fundusz jest w stanie was później de facto powiązać z następnymi funduszami. Ja bym powiązał kropki, jak wybrać fundusz i tytuł jest jak negocjować z VC, to bym wybrał fundusz, którym jest najłatwiej negocjować. Taki żart. Ale oczywiście to często się niestety nie spina. Ten sensowny fundusz nie jest może najłatwiejszym negocjatorem, ale też pewnie nie powinien być crazy, jeżeli chodzi o żądania, nie? No bo ten taki bardzo szarki fundusz może szukać upside'u nie tam, gdzie on jest. To znaczy w umowie inwestycyjnej, w tym przycie, to nie tam się szuka zwrotów. To znaczy zwrot się szuka w biznesie i w talentach funderów czy w wielkości rynku. A umowa no, to jest jakiś tam element wiążący i ona po prostu musi być zawarta. Tak? Więc często pierwsze fundusze czy świeże fundusze próbują tam się trochę prężyć na tych umowach i być tacy super street smart i tam wyciągać różne małe rzeczy, bo myślą, że będą cwańsi od rynku. Natomiast na koniec dnia to,
to wszystko nie ma znaczenia. Decyduje rynek i funderzy i fundusz może jedynie pomóc gdzieś tam operacyjnie czy właśnie strategicznie i tam podziałać. Nie? Więc jakby tutaj jak wybrać fundusz? Pewnie przez pryzmat tego właśnie, co Paweł wspomniał, jak ja mam styl jako founder, to znaczy, bo nie każdy musi budować tego unicorna czy jakąś tam petardę, rakietę, można budować dużo spokojniej biznes. Na tej osi jest cała masa różnych opcji, więc do tego trzeba dopasować fundusz od jego charakteru, zwrotu, jego track recordu, od tego, jakie mają skille i doświadczenie GP-si, czyli partnerzy funduszu i team. Co mówią ich funderzy z portfela i ich otoczenie, no bo to są tacy, no można powiedzieć, wspólnicy, znaczy ja to trochę uważam, że taki pieniądz VC typowy w układzie, zaraz do tego dojdziemy, to jest trochę taki quasi dług de facto niż typowy wspólnik, ale a zaraz pociągnę, dlaczego tak uważam, ale generalnie jak to ma być ten quasi wspólnik, to żeby był sensowny, nie? Jasne, dzięki. No to tak dopełniając sobie trochę to pytanie i tą odpowiedź, no to co warto optymalizować właśnie w rundzie z perspektywy spółki, czyli na czym się skupiają spółki i jak to wygląda z perspektywy funduszu, no bo tak z mojego doświadczenia zauważyłem, że to różnie wygląda. Spółki skupiają się na różnych aspektach i często to nie jest to samo, na czym patrzą fundusze. Jak to? Tak, jasne. To znaczy myślę, że jak w każdym jakby procesie i w rozmowach z funduszami, no oczywiście my zwracamy uwagę na w dużej mierze też na to, żebyśmy też mogli mieć też dużo decyzyjności i też mogli wspólnie to decydować na partnerskich zasadach i na tym nam najbardziej zależy. I staramy się tak optymalizować, mówię się o optymalizacji tutaj, żeby wziąć pod uwagę interesy zarówno istniejących inwestorów, nowych inwestorów i naszych. I jakby myślę, że tutaj jest to kluczowe. Nie? Tak, ja tutaj pewnie dopowiem dokładnie to, co mówi Darek, tak, że te jakby nawet miliony, dziesiątki milionów w wycenie, jakieś później punkty procentowe, nie zawsze mają takie znaczenie. No, znaczenie ma ten exit, tak? I znaczenie ma ten alignment po prostu wspólników, którzy dążą do tego samego celu. Ja jeszcze dopowiem coś takiego. Mówiliśmy o standardach term sheetowych czy umów i jakby standardy są oczywiście ważne, żeby mniej było takich trochę edge case'ów, że jest jakiś fundusz, który zupełnie coś wymyślił nie z tej ziemi, ale ja bym sugerował troszkę funderom, może nie wyrzucić do kosza, ale wyjść poza standardu. Jakby te wszystkie zasady, które są w tych, to ktoś to przyniósł, my to przyjęliśmy i trochę tak jak to z tym dowcipem o tym, że kroi się ciasto wkładając do piekarnika przez kilka pokoleń, ale już nikt nie wie, dlaczego to się kroi. Nie? Tak samo z niektórymi zapisami tych umów inwestycyjnych. Tak naprawdę jest cała masa rozwiązań, które nie musi się stosować. Ja mam na przykład umowę gdzie my jako inwestorzy jesteśmy de facto pure taki common shares, tak? Że tam nie mamy nic. Ale to było kosztem jakiejś wyceny i okej, to był pewnego rodzaju deal, tak? Mamy transakcje, że akurat no może są prawa do wyjścia, ale nie ma zupełnie uprawnień wobec funderów. Mamy umowy, gdzie są dosyć istotne uprawnienia, ale już pewnie, nie wiem, może wycena była inna i tak dalej. Jakby tych rzeczy jest cała masa i tu trzeba sobie w pierwszej kolejności powiedzieć, co dla mnie jest ważne, czego ja się boję, nie? Czy może wycena być ważna, ale to jest tylko jeden element, moja niezależność, a może corporate governance, które narzuca fundusz, nie jest złe, bo ja potrzebuję takiego trochę starszego opiekuna, który będzie mnie tam za rękę jednak trzymał, a może nie chcę tego absolutnie i tak dalej, i tak dalej. Może draga nie chcę, no to wtedy trochę się rynek zawęża de facto, no bo tych funduszy to jest jakieś tam świętość, nie wiem, dlaczego? My też wrzucamy draga, ale to tak jak tutaj mecenas mówił, to jest takie trochę właśnie
wirtualne prawo. Pewnie to motywuje, żeby rozmawiać o wyjściu, że to sygnalizuje, że fundusz musi wyjść i wszyscy muszą wiedzieć, hej, my mamy prawo do wyjścia, ale tak naprawdę nic nie musi być w tej umowie, to zależy od popytu i podaży. Jeżeli mam świetny biznes, jestem świetnym funderem i mogę gadać z każdym, to mogę sobie wymyślić naprawdę bardzo lekką umowę. Tak bym to podsumował. Wy czego się baliście przy waszych procesach fundraisingowych? Znaczy, my generalnie właśnie baliśmy się decyzyjności, paradoksalnie głównie, tak? Decyzyjności i później jak ona wpływa na kolejne rundy. No bo też, żebyście wiedzieli, pewne zapisy, im bardziej one są, powiedzmy, właśnie nietypowe, tym bardziej będą później nietypowe dla następnych funduszy. Tak, więc to ma na pewno znaczenie. A propos właśnie takich zapisów, o których tutaj mówił Maciek, czy wcześniej mecenas, jak drag along, no też bardzo ciekawe jest to, że niektóre rzeczy, które nie mają stricte mocy prawnej i taki trochę boilerplate w umowie, ma znaczenie, no bo my się na coś umówiliśmy, tak? I to jest tutaj zapisane i to jest co do zasady nasza umowa i my będziemy ją jakoś realizować. I tak powiem wam, że od środka mi nigdy nie groził właśnie zapisami w umowie, tylko raczej, że na coś się umówiliśmy i później raczej negocjujemy, co to ma oznaczać na koniec dnia, tak? I dlatego te zapisy paradoksalnie mają znaczenie. Jasne. Czy Asia, są pytania, tak? Tak, zachęcamy, bo te bilety trzeba rozdać tam. Tak, w sumie. A na jaki zapis w umowie byście się nigdy nie zgodzili? A to jest pytanie do spółki czy funduszu? Do obu. Dobra próba. Myślę, że z perspektywy funduszu ciężko byłoby przejść zupełny brak liquidation preference, czyli brak preferencji przy likwidacji spółki, przy sprzedaży spółki. No chyba, że właśnie są jakieś specjalne case'y. Mamy jedną spółkę, w której właśnie mamy takie zapisy, ale to jest związane z faktem, że i założyciele też partycypowali w inwestycji i generalnie to był po prostu taki bardzo właśnie niestandardowy deal. W sumie pamiętam tak, bo naszą rozmowę w miarę niedawną, no u nas to był tagalong tak naprawdę, tak? Czyli że de facto można nam sprzedać udziały do inwestora bez naszej zgody. Znaczy i fizycznie troszeczkę tak jak tłumaczył to mecenas, bardzo trudne, no ale jednak mimo wszystko w jakiś sposób możliwe i pewnie coś takiego nie byłoby. I ja myślę też, że jakieś nieograniczone reps and warranties to też druga jest rzecz, jakby, dokładnie. Tutaj nie? Też jest zawsze dyskusja na ten temat, także myślę, że to. Ale też dodam, że na reps and warranties kiedyś mi się transakcja wyłożyła, bo z kolei podstawowych funder nie chciał reps and warranties na sobie osobiście. Co teraz patrzę trochę może inaczej, ale wtedy mi się wydawało, że może to jest jakaś taka ucieczka, może taki trochę brak odpowiedzialności, bo no, trochę te odnoszenie się do standardu. Ktoś to wymyślił z jakiegoś powodu, tak, że jak dajesz oświadczenia, no to często oświadczenia są i na spółce, i na założycielu prywatnie, no bo to jest takie no, powiązanie. Spółka jest wirtualnym bytem, tak, a tam funder się chciał od tego stanowczo odciąć. Miał do tego prawo, natomiast tutaj się nie dogadaliśmy, bo brakowało gdzieś tego tutaj zaufania do niego. Nie? Też jak pamiętam, akurat tam ten funder, on poprzedniemu funduszowi dał te zapewnienia, nam już nie chciał dać i wtedy to też jest taka sytuacja, że co warto pamiętać, że jeśli coś już ma precedens, to lubi być kontynuowane. Nie? Tak, czyli tak jak nikt nie chce dostać mniej niż ktoś dostał wcześniej. Dokładnie. Natomiast w tych repsach to jeszcze dopowiem, warto do sprawdzenia, no bo w rzeczywistości później operowania spółki jest gray area na pewno, tak? Więc bardzo łatwo daje się warranties na coś, czego jest człowiek pewien. Trudniej się daje na rzeczy, które no wydaje nam się, że zrobiliśmy dobrze, ale regulator może myśleć inaczej. Tak, więc to jest pewnie ten element jakiś czasem sporny, powiedzmy. Mogę? Dobra, cześć panowie. Liquidation preference akurat miałem okazję omawiać z Marcinem Bemę, jak walczył z Giza Ventures i powiedział, że to jest zapis, którego trzeba jak najbardziej unikać, jak najszybciej. I w sumie no to jest pytanie, dlaczego o to fundusz walczy i dlaczego przecenia tak bardzo mocno swoją inwestycję względem tych, którzy zainwestowali wcześniej, czy to founderów, czy angeli. A tak naprawdę oni więcej zaryzykowali
niż wy ryzykujecie, wy nie ryzykujecie swoich pieniędzy? No, no to jest właśnie ten liquid pref, to jest sedno jakby funduszy VC. Tak jak mówię, my mamy przynajmniej jedną albo dwie transakcje, gdzie nie mamy tego, ale jakby to jest de facto pewnego rodzaju dług, nie? I ten liquid pref to pokazuje, że w przypadku jak nie pójdzie i jest za mała, za krótka kołdra, no to ja się nią nakrywam, a ty zostajesz bez. To znaczy, że ja mam pierwszeństwo, bo ja jestem z zewnątrz, ja ci daję, ja ryzykuję bardziej, to znaczy, bo ja ryzykuję kapitałem, no ty funderze, to jest twój job, żeby ryzykować, to jest twoja jakby podstawowa jakby działalność. No i to inaczej, gdyby to było na common shares, to jest alternatywa, no to to by było tak, że kapitał versus praca, no to nie jest, to by było na tym samym mianowniku, nie? A jednak kapitał jest inaczej wyceniany. Jest to dobre pytanie, nie? Ale jest to bardzo silny fundament tej branży i nie wiem, czy na razie nic nie wygląda na to, żeby to jakoś ktoś odchodził od tego na masową skalę. Nie widzę tego. Z drugiej strony jest też konkurencja w branży VC, więc może przy najlepszych dealach może to się zacznie wydarzać powoli, ale jest to silnie ugruntowane w branży, nie? I teraz to widać problem, jaki się pojawia, bo w momencie jak wyceny startupów spadły o 50-80%, to często ten preferred capital, czyli ci, co mają uprawnienie do liquid pref, to jest mniej niż była wycena ostatniej rundy, nie? I tak naprawdę wycena pozwala pokryć jedynie ten liquidation preference, no i się zaczyna problem, bo jak teraz zebrać rundę, nie? De facto trzeba cały zrestrukturyzować cap table i ten model zaczyna trochę pękać, nie? Także to jest, no, to jest jeden z fundamentów tej branży, natomiast jest to właściwe pytanie, nie? Myślę, że takie bardzo proste uzasadnienie to, że koszt kapitału i plus to, że ktoś wchodzi później, tak, że funderzy włożyli monetarnie mniej i oni wchodzili wcześniej, więc jak nawet przy danej wycenie, to ich kapitał jest zwrócony ileś razy więcej, natomiast fundusz musi odzyskać w pierwszej kolejności włożony koszt, nie? Tak po prostu jest ta branża skonstruowana. Ja bym też jeszcze może dodał tylko tak, że no jeśli mówimy o liquidation preference, no to tak naprawdę mówimy o zmniejszaniu też wycen, no bo jednym z głównych powodów, dla których fundusze są w stanie akceptować, że spółka dzisiaj jest warta x milionów złotych, chociaż dobrze wiemy, że nie jest, bo nikt by jej nie kupił za te pieniądze, jest fakt, że mamy preferencję przy jej potencjalnym upłynnieniu. Więc tak naprawdę bez tej preferencji ta spółka jest dla nas automatycznie mniej warta, bo jest realna, która realnie jest warta, nie? A pieniężnie jest to po prostu w tym momencie mało jeszcze. Znaczy ja tutaj zaskakująco stanę po stronie VC-ków. Ja uważam ten zapis za sensowny, bo faktycznie te późniejsze rundy bardzo pompują wyceny i są też duże, tak? To na przykład 25% na wycenie 100 milionów i później ta spółka okazuje się, że jest warta 25 milionów. Chwilę później zmienia się sytuacja finansowa, więc de facto większość wartości spółki to jest ten kapitał, który ten ostatni VC-k włożył. No, on musi go jakoś odzyskać, to jest w sumie zrozumiałe. No jak ktoś rozmawia z VC, no to zakłada, że będzie dobrze lub bardzo dobrze. To zresztą jest naturalna cecha wszystkich przedsiębiorców i inwestorów zresztą. Więc jak ktoś zakłada, że będzie średnio albo kiepsko, no to pewnie nie powinien iść z VC, nie będzie miał wtedy liquidation preference, nie? Cześć, fajnie się na was patrzę, bo teraz tak mówicie jednym głosem, takie happy couple po udanym dealu, ale mam pytanie, czy tak było od samego początku, albo i z perspektywy VC, i z perspektywy spółki, czy były jakieś takie momenty, gdzie myśleliście, że ten deal się po prostu wysypie, że do tego nie dojdzie, czy może cały czas było tak jak teraz i od początku się tak fajnie dogadywało? Kto odpowie pierwszy? To był z kategorii friendly deal, ale to... Jak myślę, że jak się dogadują strony, no to jest łatwiej zrobić deal, nie? I to generalnie raczej my nie mamy chyba historii zbyt wielu transakcji, w których, no nie wiem, szło bardzo jak po gruzie, bo im bardziej idzie, tym bardziej się człowiek przekonuje, że raczej chyba nie warto. Ale też nie było to jakaś mega szybka transakcja. A czy tu były jakieś schodki, ale to trochę, bo tu już jednak było też parę innych stron i to trzeba było trochę zsynchronizować, ale to wokół tego było pewnie trochę schodów. Tak, może
powiem, bo jakby my już mamy pewną historię też inwestycyjną, więc i mamy Angeli on board, mieliśmy dwa fundusze on board wcześniej już, więc oczywiście zawsze są rozmowy na temat governance, o które był tutaj pan mecenas też poruszał, więc kwestie oczywiście, no oczywiście zawsze są pewne strony, które mają jakieś nabyte już prawa i ciężko z tych praw często zrezygnować, czasami sytuacja tego wymaga, więc zawsze oczywiście są dyskusje na temat restricted matters, różnych spraw, które ktoś chce mieć weto, albo nie chce mieć, albo ktoś nie chce się zrzec pewnych zapisów, więc jakby tutaj zawsze są dyskusje, ale wszystko było, odpowiadając na pytanie, w bardzo dobrej atmosferze i takiej konstruktywnej dyskusji, także... Myślę, że też my jako fundusz raczej staramy się być dość otwarci, jak widzimy transakcje, w sensie, że raczej już na etapie gdzieś tam rozmów mówimy, jak widzimy zarówno podejście do wyceny, jak widzimy podejście do warunków i generalnej całej transakcji, więc trochę, żeby unikać właśnie niespodzianek, bo my raczej patrzymy na efektywność czasu, nie? I jak my gramy w grę pod tytułem zamykanie deali, a nie negocjowanie. To są, niektórzy lubią grać w grę negocjowanie długo, ale to nas to nie bawi, nie? Bo to jest trochę strata czasu. Ja mam takie pytanko bardziej nie z perspektywy samych aspektów prawnych, tylko przykładowo przygotowanie się do negocjacji, ale jak określiliście, żeby nie tracić czasu, to trzeba być dobrze przygotowanym. I przykładowo, jeżeli founder ma w swoim zespole różnych ludzi z różnych zakątków świata, z różnymi umiejętnościami, w tym tłumacza, i może przedstawić w bardzo konkretny sposób pozyskiwanie użytkowników, jak i docelowych klientów w bardzo też szybkim czasie i przedstawienie do tego wszystkiego na wykresach, w tabelach, w Excelu, to czy taki aspekt jest bardzo ceniony wśród właśnie VC, jak jest founder przygotowany względem różnych państw, jakby od razu chciał skalować biznes za granicą? No tak, no to dla VC, które szukają eksponencjalnego wzrostu, to budowanie produktu, który od razu jest z myślą globalny, jest jak najbardziej poszukiwane. To myślę, że Polska mimo wszystko jest mała, żeby tu zbudować biznes. I to jest problem często deali VC, bo się robi często transakcje i pewnie u nas też w portfelu są na spółkach, które jednak są w Polsce i raczej z tej z Polski nie mogą za bardzo wyjść, bo to trudno jest zrobić coś poza Polską, tak mówmy się szczerze, nie? Więc to wtedy się pewnie zrobi może maksymalnie 10x, a nie 100x, nie? To tak można powiedzieć. A jeden z funderów mi kiedyś powiedział, że jeżeli się robi taki online'owy biznes, taki mówi się light touch, czyli taki bardziej pure online, to powiedzmy trudność robienia biznesu za granicą jest może 30% trudniej, a upside jest 100% czy 200%, tak? No bo wiadomo, że jest nieograniczony rynek, więc jakby trudność jest nieproporcjonalna do upside'u z tym związanego. Mam takie kolejne pytanko. W momencie, kiedy founder mówi VC, że uczy bardzo mocno swojego tłumacza, pitchowania w różnych zakątkach świata, w różnych językach, a załóżmy tłumacz zna do 10 języków. Pitchowanie przez tłumacza to brzmi egzotycznie. Jeszcze raz? Pitchowanie przez tłumacza do funduszy brzmi dosyć egzotycznie. Ale nie chodzi o to, że tłumacz pitchuje. Tłumacz jest w różnych zakątkach na świecie i można powiedzieć zdobywa już kontakty i zaufanie w różnych hubach startupowych, gdzie są różni founderzy, a to są potencjalni użytkownicy. Czyli chyba rozumiem tak w tym sensie, że chcesz zbierać, tutaj ten może hipotetyczny scenariusz, VC-ki po prostu ze wszystkich rynków, na których spółka chce operować, tak? Ja myślę, że to nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia, w sensie generalnie im więcej masz powiedzmy krajów w spółce danej, czyli funduszy z różnych regionów, no to tym bardziej to się robi skomplikowane i tak naprawdę no trochę w pewnym momencie sprawia się, że wszystkie spółki nie bez powodu przechodzą no, do jakichś innych powiedzmy jurysdykcji, no bo po prostu są to bardziej dostosowane do powiedzmy różnorodnych funduszy i tak dalej, ale generalnie z perspektywy funduszu nie ma zbyt dużego znaczenia, że ktoś zbiera z wielu krajów, w sensie to nie jest żaden punkt, nie, dodatkowy. No dobrze, to może kilka. A jest kolejne pytanie, tak? Bilety chcą się rozejść. Jest zacięta walka o bilety na InfoShare.
Wspominaliście, że mimo udanego dealu nadal się pojawiały te negocjacje i czy bylibyście w stanie zdradzić, jakiej kategorii, jakich tematów te negocjacje dotyczą najczęściej? Znaczy u nas w ogóle ten deal zaczął się dość specyficznie, no bo nasza spółka była w fantastycznym miejscu i byliśmy zaraz po dealu, ale mieliśmy pewne napięcia w akcjonariacie i trochę na kanwie tego i wsparcia nas w tym wszystkim, ten deal zaczął się dziać w ogóle, co jest bardzo pewnie specyficznym scenariuszem i na pewno wygenerował później jakieś emocje. No i fajnie to wszystko tak naprawdę sobie później już dopinaliśmy, no ale jest to, ta specyfika tego dealu od razu generowała pewne emocje, tak? A już teraz w trakcie współpracy po ogarnięciu tego akcjonariatu? Sorry, możesz powtórzyć? Bo wspominaliście, że macie tematy, które wymagają negocjacji, tak, między funduszem a wami i jaki najczęściej jest temat, który się pojawia? No to obszary to są takie cztery myślę, takie główne. No to cały aspekt governance'u w spółce i to ma wiele, wiele wymiarów. Drugi to jest temat liquidation preference, który był poruszony. Trzeci to są, no też ten temat reps warranty też jest zawsze jakoś tam na agendzie. I czwarty... Szczerze, ja powiem też, że straciliśmy bardzo dużo czasu na boilerplate troszeczkę, tak? On ma znaczenie, tak? Ale no bardzo dużo zapisów i my, no niestety trochę tak wygląda, że w pewnym momencie prawnicy troszeczkę rozmawiają z prawnikami i to bardzo wydłuża proces. Tak, właśnie, może byśmy do tego przeszli właśnie, że no jak to wygląda, gdy prawnicy przyjmują trochę proces inwestycyjny, jak tego uniknąć i jak wtedy interweniować, bo z naszej perspektywy jako funduszu to często zaczyna być frustrujące, kiedy bardziej z prawnikami rozmawiamy niż z założycielami. To tak jak ja chyba wam powiedziałem, don't let the legal team hijack the process. Nie? Jakby to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że prawnicy są dla biznesu, a nie biznes dla prawników. Jakby to o tym trzeba pamiętać. Więc zawsze są takie momenty, kiedy... No, znaczy nasz prawnik jakby uważamy, że wspiera nas fantastycznie i doskonale rozumie realia naszego biznesu, ale... Ja myślę, że czasami jest taka chęć, czasami to nawet podświadomie wychodzi chęć udowodnienia sobie nawzajem po prostu, że ktoś ma rację i czasami my mieliśmy takie dyskusje, że jakby widzieliśmy dyskusje między prawnikami, które widzieliśmy do niczego nie prowadzą, trzeba było zrobić step back, porozmawiać razem po prostu we dwójkę i ja później rozmawiałem z naszymi prawnikami, Marcel ze swoimi, no i rozwiązywał się problem. Tak, to trzeba podziękować Marcelowi, faktycznie parę razy było coś takiego, że prawnicy, ale nie, wy to musicie mieć, a Marcel nie musimy. Tak, tak. No. Cześć. Ja mam pytanie o takie insighty w sumie do obu stron. Czy benchmarkowaliście się jakoś i też pytaliście podobne spółki albo podobne case'y u startupów, które przechodziły przez coś i czy funderzy się dzielą taką wiedzą i to samo do VC-ków, czyli czy VC-ki pokazują best practices i się dzielą, żeby to był zdrowy deal, czy bardziej jakby to jest takie chowane i że za dużo się nie można dowiedzieć, każdy jak najmniej chce uchylić rąbka tajemnicy? Znaczy VC ma tą przewagę, że ma tą asymetrię wiedzy, bo taki aktywny VC jak my, który widział pewnie kilkadziesiąt transakcji, a kilkaset tych term sheetów, to my możemy na tej wiedzy sobie wytworzyć obraz rynku i zobaczyć, gdzie my chcemy być, albo gdzie jesteśmy, gdzie są inni, jakie są edge case'y, nie? Jacy są ludzie najbardziej funders friendly, a jacy najmniej funders friendly i co pomiędzy, nie? Można sobie wyrobić opinię. Funderzy nie mają tej wiedzy tak dokładnie i są w tej takiej troszeczkę słabszej pozycji, co bywa przez fundusze oczywiście lewarowane często. No, aczkolwiek też jest dzisiaj cała masa rzeczy dostępnych i fundusze i prawnicy, kancelarie publikują, czy Startup Poland, te wszystkie dokumentacje transakcyjne, więc można tam dużo rzeczy znaleźć, aczkolwiek to trochę narzuca wizję, to jest benchmark, tego się trzymajcie i tu ja zachęcam, żeby wychodzić spoza tego benchmarku, bo nie ma jednego standardu, natomiast tak, no, na pewno My znamy zakres rzeczy na rynku, jakie są możliwe, a spółka no to musi pewnie funderzy wśród funderów sobie trochę synchronizować wiedzę, nie? Tak, zdecydowanie. I ja powiem wam, że teraz wiele w ogóle VC-ków polskich i zagranicznych no, opublikowało swoje term sheety na przykład, tak? W sensie bez nas spółek, ale to jest nasz term sheet, on wygląda zawsze tak.
To jest też w pewnym sensie strategia negocjacyjna oczywiście. Ale ja pamiętam czasy, kiedy były wyścigi na coraz bardziej elastyczne term sheety, a potem przestały być publikowane. A jeżeli chodzi o dostęp do tej wiedzy funderów, no to najtrudniejszy moment to jest tak naprawdę ten pierwszy deal, bo później no wszyscy funderzy, których znam, a znam ich naprawdę bardzo, bardzo wielu, a no właśnie znam ich, bo jestem sam funderem i jakoś wpadacie w tę maszynkę i poznajecie tych funderów i funderzy to są zazwyczaj osoby jednak ekstrawertyczne, które dzielą się tymi informacjami i ta wiedza naprawdę tam krąży. No najtrudniejsze jest ustrukturyzowanie sobie tego przy tym pierwszym dealu, kiedy jeszcze w tym wszystkim de facto nie jesteście tak mocno zanurzeni. Fajne jest zawsze podbijanie do tego fundera, który jest tam półkę wyżej, no bo on przeszedł tą ścieżkę i już patrzy trochę z góry. Zawsze to można fajnie dostać feedback. Plus tak całkiem szczerze, my dostaliśmy też bardzo dużo introsów właśnie od innych funderów do VC-ków, tak? Właśnie to też jest bardzo dobry sposób. Jedno pytanie, jeśli mogę, do panów z Biwalią przede wszystkim. Czy z praktyki swojej znacie taki przypadek, żeby fundusz przejął zarządzanie firmą, spółką? Czy wy jakby widzicie taką potrzebę czasami, albo czy zastrzegacie w umowach taką sytuację, że w określonych tak underperformance czy coś w tym rodzaju i przejmujecie zarządzanie? Na takim etapie to ja trochę nie widzę tego, w sensie, że jeśli mamy spółkę, która ma kilkadziesiąt albo nawet kilkaset tysięcy złotych przychodu miesięcznie, to jest tak małe, że to tylko założyciele są w stanie robić tą spółkę na tym etapie. W Polsce słyszałem taką historię, że jeden z funduszy tych takich państwowych VC wokół firm państwowych powiedział, że na pierwszej radzie no jest minus 30, niedowiezione przychody, zwalniamy cię do funderów. Natomiast tam był też prywatny inwestor, mówi, no to zapraszam, kto teraz pociągnie ten biznes. No to już nie było chętnych, nie? Znaczy to jest oczywiście fikcja, nie? To znaczy i to też te corporate governance, ja tam jak najmniej chcę mieć formalnych obciążeń, to znaczy chcę wspierać biznes, ale przy 20-30 spółkach to jest niemożliwe, nie? Ale są oczywiście fundusze, które, aczkolwiek ostatnio słyszałem historię o takim case'ie ze Stanów, z Doliny, takim dosyć też głośnym, gdzie no tam też nie przebierają w środkach. Jeżeli tam już jest przy rundzie B, fundusze kontrolują i jest jakiś taki lider bardziej agresywny, no tam pozbywanie się funderów bywa i to taka jest normalna praktyka. Tam nikt nie bierze jeńców, nie? Więc jakby no tylko wtedy trzeba mieć dobry pomysł, co dalej, nie? Także to myślę, że na seedzie to jest mało prawdopodobne i to jest raczej zakopanie spółki lub no nie wiem, super szczęście, że się trafi jakiegoś late fundera, a później na kolejnych rundach no to już to się dzieje częściej, nie? Też pamiętam, że swego czasu jeszcze wpisywaliśmy do term sheetu zapisy dotyczące potencjalnego wykorzystania CFO w spółce, czyli jeśli przykładowo mamy problem z raportowaniem albo generalnie finansowe sprawy w spółce często na takim etapie są bardzo chaotyczne i zostawione same sobie, no to jako fundusz chcieliśmy mieć jakby możliwość wprowadzenia takiej osoby do zarządu, żeby częściowo powiedzmy kontrolowała, co się tam dzieje. Natomiast po pierwsze nigdy z tego nie skorzystaliśmy, a po drugie tyle powiedzmy krwi było upuszczone na negocjacje tej kwestii, no bo funderzy bardzo, bardzo rygorystycznie bronili swojego zarządu i swoich powiedzmy kompetencji w tym aspekcie, no to że uznaliśmy, że trochę nie ma sensu o to walczyć, tym bardziej, że ostatecznie, no jeśli będziemy to robili przeciwko nim, no to też nie za bardzo to będzie jakiś pewnie skuteczny efekt. Ja tylko dodam, że no faktycznie takie sytuacje się zdarzają, ale to bardziej w modelu venture buildingowym, tak, gdzie ten fundusz oczywiście ma zdecydowaną większość. No dobrze, to jeszcze teraz może pytanie do Wellbe, założycieli. Czy mieliście jakieś aspekty prawne, którym na początku nie przykładaliście zbyt dużej wagi, ale z czasem okazały się znaczące? Może taka jedna sytuacja, która nie było ich za wiele, ale bo też nie był nasz jakby pierwszy proces, tak? Ale myślę, że to była kwestia związana z dotycząca zgód różnego rodzaju dotyczących angeli naszych, tak? I
kwestia jakichś obaw, czy wszyscy będą jakby za tą transakcją i w ogóle kolejne zdarzeń, jaka miała być. To myślę, że to był taki temat, gdzie my znamy tych angeli, więc wiemy, że oni są bardzo pro spółka i że mieliśmy nigdy z nimi problemów, no ale nowy inwestor tego nie wie, tak? My ich znamy, on ich nie zna. Więc jakby tutaj to jest coś, gdzie mi się wydawało, że mniej czasu na tym spędzimy, a jednak okazało się, że spędziliśmy więcej czasu. Znaczy, ja dokładnie, no, mamy nawet nie problem z naszymi konkretnymi angelami, bo bardzo fajnie wspierają spółkę, ale to ryzyko właśnie, więc u nas te wzięliśmy pieniądze na wczesnym etapie bez wehikułu, więc im więcej osób w kapie, tym gorzej, o tak bym wam powiedział. No to jest później naprawdę operacyjny nightmare. My w pewnym momencie mieliśmy tam chyba ze 30 coś tych osób, teraz mamy całe szczęście dużo mniej pod tym względem. No i naprawdę ktoś to później musi robić jednak i zarządzać tymi wszystkimi zgodami, aktami notarialnymi i tak dalej. Mam nadzieję, że system prawny w Polsce no nie jest perfekcyjny. To prawda, nie możemy sobie tego spisać w biurze na kartce, a tylko niestety notariusz ze wszystkim. Okej, dzień dobry. Ja mam pytanie może takie bardziej z perspektywy funderskiej. Jak wygląda odpowiedzialność w przypadku, kiedy coś nie wyjdzie, co mamy chęć, żeby wyszło, czy technologicznie, czy coś się zmienia na rynku? Jak wygląda odpowiedzialność osobista funderów? Rozumiem, że wygląda bardzo różnie, ale co jest okej? Czego się spodziewać? Co jest przekroczeniem pewnych norm? To jest pytanie odnośnie jakiejś kwestii odpowiedzialności prawnej, czy odpowiedzialności? Tak. No to oczywiście jest tak. No, większość jakichś takich rozsądnych umów inwestycyjnych w przypadku founderów opiera się o to, że no, founderzy mają reverse vesting, tak? Więc jakby jeżeli jest jakaś duża tragedia i founder nie współpracuje i nie chce czegoś zmienić, bo jest po prostu jest tunnel view na jeden jakiś tam temat i nie chce się w ogóle uczyć i czegoś zmienić, no to zawsze jest ta opcja atomowa, tak? Że po prostu się rozstajemy i founder zostaje albo z niczym, albo z tym, co mu się zwestowało. No to jest jakiś taki scenariusz. Nie wiem, czy chcecie coś dodać. Znaczy ja też powiem, że pewnie jeżeli chodzi o tę odpowiedzialność prawną albo te repsy, o których rozmawialiśmy, bo zakładam, że to cię w dużej mierze interesuje, to taka fundamentalna zasada jest oczywistego zrozumienia, że to może nie wyjść. Tak? I to może nie wyjść przez 1000 powodów i na pewno są tam jakieś błędy, tak? No ale błędy w działaniu w dobrej wierze, więc kiedy founder działa w dobrej wierze, no to nie słyszałem o tej sytuacji, może słyszałem o jakichś historiach, że ktoś tam kogoś próbował dociskać pomimo najlepszych intencji, ale zazwyczaj sytuacja jest taka, że jeżeli to są błędy naturalne dla operacji biznesowych, to nie jest problem. Największy problem pojawia się wokół momentów, gdzie zrobiliśmy coś też bez wiedzy, działając w dobrej wierze i gdzie regulator się tak naprawdę, gdzie zrobiliśmy coś, co no, regulator uzna, że na przykład wymaga kary, tak, no to wtedy po prostu odpowiadamy jak zarząd, no i to jest zarząd zarządem, ale oczywiście w sytuacji, gdzie spółka jest w relatywnie dobrej sytuacji, no to inwestorzy starają się taką osobę wspierać też, tak, no bo to troszeczkę, jak mówił mecenas, no, na tej osobie jest wartość tej spółki, tych osobach, tak. Tak, także są jakby pewne zapisy z poziomu KSH, odpowiedzialności zarządu, to jest jedno, no i drugie to, co jest w umowie inwestycyjnej, więc a to, co tam jest, to już kwestia jest tych sankcji, to już jest kwestia negocjacji i jakie są sankcje za poszczególne naruszenia, tak, to jest właśnie tematem umowy inwestycyjnej. Ale z perspektywy funduszu raczej się robi duże sankcje w bardzo małych przypadkach, w sensie bardzo niewielu przypadkach, żeby to było bardzo jasne, czego się nie robi. Znaczy normalny fundusz VC rozumie, że może nie pójść i może spółka upaść, tak? Jakby to jest jasne. Jeżeli jest dobra wola, nie ma złego zachowania fundera, to po prostu no, daje się spółce jak najłagodniej zamknąć. Natomiast jest cała masa, szczególnie w naszym regionie, takich nowych tworów funduszowych, które jakby
z braku doświadczenia może myślą, że to jest taki trochę, że bank, że zawsze wyjdzie, nie? I próbują robić z tego właśnie coś, że różne narzędzia mogą wytoczyć, nie? Jeżeli ktoś nie zadaje sobie trudu i refleksji, że to jednak połowa może nie wyjść, tak? To wtedy są różne, można narzędzia prawne różne użyć, żeby zrobić krzywdę komuś, nie? I tak naprawdę żadna umowa nie uchroni, nie? Można wytoczyć jakieś tam działa, jeżeli ktoś taki zrobi coś takiego, to prawdopodobnie jest skończony w biznesie wśród sensownych funderów, nie? Więc jakby tutaj to zwykle wychodzi. Jeżeli normalny fundusz zakłada ryzyko equity, nie wyszło, idziemy dalej, zamykamy i sprzątamy jak najszybciej, jak najmniejszym kosztem, nie? No tak, to tutaj faktycznie warto dopowiedzieć, że zawsze jest udziałowiec może powiedzieć, że zarząd działał na szkodę jego, tak? Więc to już niezależnie nawet od umowy, taka sytuacja teoretycznie może mieć miejsce, ale praktycznie, tak jak Maciek powiedział, zabija fundusz de facto. Dobra, mam jeszcze pytanie tutaj z pierwszego rzędu. Trochę a propos tego, o czym teraz mówiliście i tego, o czym Paweł wcześniej mówiłeś, że jest dużo osób w kapie i tak dalej. Co w sytuacji, kiedy na przykład fundusz staje się kulą u nogi, czy na takim wczesnym etapie do serii A zdarzają się sytuacje, w którym nie wiem, nowy fundusz wykupuje dotychczasowych inwestorów angeli, czy to raczej są za małe tikety, żeby to jakkolwiek komukolwiek się opłacało? Znaczy, to u nas od razu mogę ci powiedzieć, że były wykupy właśnie tych małych inwestorów, więc jak najbardziej, no ale im wcześniej, tym trudniej, tak? To nie są łatwe rozmowy nigdy. I te secondaries zazwyczaj są też z istotną zniżką. No też tutaj, jak panowie mogą powiedzieć, są pewne obwarowania, nie zawsze da się robić to secondary, tak? Jeżeli pieniądze są na przykład jakoś częściowo państwowe, więc da się jak najbardziej. Musi być ku temu racjonalny, dobry, racjonalny powód. U nas po jakiejś części się tak faktycznie zdarzyło. Ale co do zasady w ogóle, jak jest runda, to jak się dzieje coś w spółce powiedzmy dużego, czyli właśnie jakieś finansowanie raz na 18, 12 albo 24 miesiące, to jest okazja do generalnego takiego sprzątania, więc i zarówno porządku prawnego i cap table'a, czy właśnie potencjalnie jakichś exitów małych, mniejszościowych udziałowców. My też mieliśmy case, gdzie sprzedawaliśmy udziały podczas gdy inne fundusze wchodziły. To jest taki okres właśnie, kiedy się dzieje w spółce i różne wizje się zaczynają wtedy ścierać, nie? Ja myślę, to ważne, co powiedziałeś. Ja myślę, że jeżeli jest taka opcja i można dać opcję wyjścia angelom, to z naszej perspektywy founderów i tych problemów operacyjnych, które są, to oczywiście jest lepiej, jak jest tych udziałowców mniej, po prostu jest łatwiej. Tak? To od razu mogę powiedzieć, że to jest coś, co pomaga. Dobra, to lecimy tutaj. Tak, cześć. Ja mam pytanie odnośnie takiego optymalnego teamu negocjacyjnego, jeśli można takie określić. Zakładam, że najbardziej skomplikowane czy konfliktowe kwestie załatwia się bardziej właśnie tam na kolacji czy na lunchu. Nie ma czasu. To jest jedno pytanie. Będę miał teraz, jeszcze jedno pytanie odnośnie tego, co się dzieje po samym dealu. Znaczy, jeżeli zakładam, macie duże portfolio startupów, co się dzieje, jeżeli founder nie dowozi, ale jeżeli founder nie dowozi i spełnia wszystkie zapisy w umowie, to znaczy jest wyłączność operacyjna, on jest w tym zarządzie, działa w dobrej woli i tak dalej? Czy macie tutaj jakieś mechanizmy, powiedzmy, zabezpieczające? Mamy czarny pokój, gdzie zamykają founderów, którzy nie dowożą. Dobra, to jak się podali adres tego pokoju, to mniej więcej są te dwa pytania. I mam jeszcze pytanie tutaj do Pawła. Paweł, na samym początku powiedziałeś, że jest, jak jest efektywne wsparcie w funduszu, tak? To jest ten dobry scenariusz. Takie miękkie pytanie. Jakbyś mógł określić właśnie, jak definiujesz to smart money, tak? Znaczy, jak definiujesz to efektywne wsparcie? Jasne, to znaczy jeszcze a propos tej kontroli nad founderami, nawet jak nie ma się faktycznej kontroli, to większość ludzi, którzy nie są absolutnymi psychopatami, czuje odpowiedzialność wobec kogoś, kto dał ci pieniądze, tak? Więc jeżeli rozmawiam z jakimś partnerem, który robił wiele deali i on mi mówi, hej,
uważam, że może spójrz na te aspekty i może da się je poprawić, to większość ludzi, nawet jak nie ma właśnie prawnych zapisów, które mogą na tobie wymóc, no weźmie ten feedback po prostu. To, oczywiście część nie, tak? I z częścią nic nie zrobisz, ale dla większości ludzi to wystarczy, tak? Więc aparat mowy jak najbardziej często rozwiązuje te problemy. A jeżeli chodzi o wsparcie, znaczy generalnie wydaje się, że chociażby taka struktura i konieczność, może tak, w startupie bardzo często zjada nas bieżączka i to, że mamy inwestorów, którzy patrzą na ten bigger picture i są dla nas tym miejscem, gdzie my zastanawiamy się wspólnie nad strategią i też nad potencjalnymi sposobami finansowania tej strategii, no to są jedne z dość realnie niewielu miejsc, kiedy jest na to czas. Więc to są tacy troszeczkę konsultanci za darmo, no ale w tej płynący tą samą łódką, którzy pozwalają nam odpowiadać na te naprawdę duże pytania na temat strategii biznesowej spółki. A poza tym, tak całkiem szczerze, no to dostajemy wręcz operacyjne wsparcie, tam siedzi Jagoda, pomaga nam zatrudniać. Tak, Marcel łączy nas z różnymi firmami, tak samo. Dokładnie, tak, coś tam robi, ale nie jest na kolach co piątek faktycznie, więc de facto dostajemy ludzi, których na, no może dzisiaj byśmy byli już trochę w stanie zatrudnić, ale pewnie jeszcze przed tą rundą nie bylibyśmy ich w stanie zatrudnić na x godzin za darmo, tak? Więc to jest też bardzo, bardzo wartościowe. Jeszcze dodam też pomoc w pozyskiwaniu klientów, tak? Gdzie mamy jakby nasz model biznesowy jest B2C i B2B, więc pomoc w tym pozyskiwaniu klientów B2B to też bardzo cenne, tak? Także też generowanie biznesu, pomoc w generowaniu nam biznesu, to jest bardzo ważne. Polecamy się. Jeszcze chyba była część pytania odnośnie negocjowania, nie? Jak wygląda? Optymalny team negocjacyjny. Ja bym trochę to negocjowanie też teraz umniejszył, nie? Bo oczywiście dzisiaj o tym mówimy trochę, ale jakby z punktu widzenia funduszu to jest kluczowe złapanie tak zwanego business conviction, nie? Przekonania się, że wierzymy, że to jest ten biznes, ten case nawet inwestycyjny, bo może być świetny biznes, ale nie ma case'u inwestycyjnego, nie? Jeżeli kluczowe osoby po stronie funduszu tak złapią po pewnie, nie wiem, kilku spotkaniach, paru analizach, że to jest to, to później te i mówimy, dobra, robimy, to musiał być trochę, no nie wiem, coś super nierozsądnego po drugiej, bo to już na poziomie case'u to już jest wycena, już te podstawowe warunki, a tam później to już jest, powinna być raczej z naszej strony, tak patrzymy, formalność. Pewnie nie wszyscy tak działają, my tak do tego później, oczywiście zachowujemy staranność, chcemy, żeby to wyglądało jak najlepiej, ale kluczowy u nas jest ten efekt decyzyjny i tu są te właśnie spotkania, głównie funderzy z funduszem, bez konsultantów, bez prawników, to są te kluczowe elementy. A później te negocjacje, z naszej perspektywy chyba rzadko nam się deal rozjeżdża w tamtym etapie. Nie, nie wiem, czy były może case'y pojedyncze, ale rzadko. Jedną rzecz, powiedziałeś, że negocjowaliście kilka tysięcy, powiedzmy, term sheetów, tak, i realnie transakcji jest tam kilkadziesiąt, kilkaset. No, czyli jest dużo, i to jest moje założenie, tak, że jest dużo deali, które jednak się wywraca na tej 100 do 200 stronicowej umowie inwestycyjnej. Jakbyś mógł powiedzieć, nie przechodzi do tego business conviction. Jakbyś mógł właśnie powiedzieć najczęściej, dlaczego tak jest i jak temu przeciwdziałać może w ten sposób. To właśnie one nie dochodzą do negocjacji, nie? One nie przechodzą tego etapu przekonania nas, że my w to chcemy zainwestować. Jak już negocjujemy umowę, to już jest wysiłek zarówno po stronie spółki, jak i funduszu, więc my nie chcemy wchodzić w negocjacje i potem, w sensie raczej 90% case'ów zamyka inwestycją, nie? Czyli to znaczy, że coś musiało być albo gruby rozjazd, albo coś się zadziało, czego no, obie strony nie chciały. Ja może właśnie powiem, że to, co wyróżnia dobre fundusze, to jest to, że oni umieją zadawać dobre pytania. I dobry fundusz zada 10 dobrych pytań, a nie 30 pytań, z których 20 jakby ma mniejsze znaczenie. I to jest jakby też a propos, ta jakość właśnie wychodzi na tym pierwszym etapie, o którym Maciek powiedział, i tutaj też jakby jest tutaj, my też wtedy w tym momencie tych negocjacji widzimy, że okej, no oni rozumieją, o co chodzi, wiedzą, jakie metryki pytać, i to też jakby nam daje też ten moment do zrozumienia tego, że czy dany fundusz jest dla nas też fajnym partnerem, bo dobrze rozumie nasz biznes, i też widać wtedy to doświadczenie wychodzi po prostu z tych setek deali właśnie podczas tych spotkań, tak?
To jest też ciekawe coś, o czym Maciek mówił, tak? Czyli jak twardy powinien być ten negocjator. I faktycznie jeszcze rok, półtora temu w czasach wielkiej hossy i masy pieniędzy na rynku, te słabsze fundusze no, dawały nam term sheet w momencie, w którym ja miałem... Czemu wy mi już daliście term sheet? Nic nie wiecie o moim biznesie, tak naprawdę. Ale nie byli w stanie polidować na przykład transakcji, tak? To jest też, czy, a weźmiecie na siebie lidowanie? No już pewnie nie, no, raczej dołączymy się do kogoś. Więc to też jest bardzo ciekawe. Tak to jak z doświadczenia, bardzo często spotykam się z założycielami, którzy mówią, że no mamy już 3 fundusze, które są zainwestować, ale nie mamy lida jeszcze cały czas. I wtedy tak naprawdę to jest... Tak, no bo jest no, dużo tych pieniędzy funduszy, które faktycznie robią bardzo specyficzne transakcje i no, no nie są super inwestorami i będą całkiem szerym. Dobra. Chciałbym dać jeszcze jedno pytanie z sali, ale niestety poprzednie pytanie było tak długie, że odpowiedź trochę czasu zajęła, także będziemy już kończyć. Bardzo dziękujemy wam za... Dzięki również. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie.